My name is Paulina, and today I want to talk about the advantages of being a person who speaks more languages. And today I want to use the languages in which I'm most fluent. So English is my job because I make videos in English and I teach English to students. It has opened so many doors for me because whenever I travel, I feel confident. Whenever I talk to my students, I can actually tell them, look, I'm not a native speaker, and you can actually reach a proficient level, you can reach a good level. There's quite often the misconception that only native speakers can teach, only if somebody is native or lives in a country, they can speak that language. It's not true. There are so many ways in which you can improve your languages, and we are so lucky nowadays because we live in an era where we have the internet. I'm looking at my screen now. We have social media, and back in the past, it would have been impossible to be surrounded by all these languages and courses and materials and books and all this knowledge. We have the opportunity to turn on our laptop, and if we want, we can talk to a person from that country. We can talk with somebody who can teach us that language. And it's incredible. It's absolutely incredible. Now we have the opportunity to experience and have real life conversations. Have a look at people who are on the other half of the world, speaking a different language, living a different life. And also, English is such a widespread language, and it's very easy to get in touch with people from very different countries. English has really been a blessing for me, because I understand its value and how it improved my lifestyle. La prima lingua che parlo però è ovviamente l'italiano. A dire il vero è l'italiano e il romanaccio. L'italiano per me è una lingua molto colorata, molto vivace. È facile esprimere dei concetti che purtroppo in inglese non si possono esprimere. Ed è una lingua meravigliosa. C'è molta divisione su chi pensa che l'italiano sia una lingua abbastanza facile e chi pensa che l'italiano sia impossibile. Insegnando inglese mi rendo conto che l'italiano è semplice per certe cose e molto difficile per altre. Ad esempio, i tempi verbali, tutte le varie forme in italiano, i passati remoti, i trapassati prossimi, per gli inglesi è follia. Invece in italiano una cosa che c'è spesso è una parola esiste per indicare una cosa. In inglese una parola può significarne 4-5. E quello è vero, sono d'accordo. E questo sì, è effettivamente un problema che riscontro con un sacco di studenti. Ma cosa vuol dire questa parola? Dipende. Dipende dal contesto, dipende da cosa diciamo. Mentre in italiano è un po' più facile. Anche se ci sono comunque le eccezioni, sempre. L'italiano è anche una lingua che ti fa fare veramente un gran figurone all'estero. Essendo stata in Polonia tutti, tu parli italiano? Poi nel mio caso è stata essenziale perché ho sempre frequentato le scuole in Italia, quindi non avrebbe avuto senso non saperla. Purtroppo una cosa che c'è da dire è che in Italia si vede tanta chiusura, soprattutto per quanto riguarda le altre lingue. Si cerca sempre di creare questa sorta di chiusura verso le altre lingue, quando invece penso che conoscere le altre lingue non solo crea tanti vantaggi a livello cognitivo, non solo a livello psicologico, solo rende anche la vita più facile da un punto di vista pratico, perché riusciamo a comunicare in più lingue, riusciamo a comunicare con più persone. Dal punto di vista sociale, conoscere più lingue viene sempre apprezzato di più, c'è poco da fare. Ed inoltre ci permette anche di ottenere un lavoro migliore, in teoria. Ma è anche una skill, è anche un'abilità il conoscere più lingue, che secondo me ci fa apprezzare ancora di più la nostra propria lingua per certe cose. Io ogni tanto dico, cavolo, in italiano questa cosa ha molto più senso. Conoscere altre lingue ci rende anche più consapevoli del nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere la vita, il mondo, le culture. E conoscendo più lingue ho veramente imparato ad apprezzare delle cavolate, delle cose stupide o anche piccole che effettivamente prima ignoravo. Io ci visce cecie język, to będzie język polski. I jest to język, który znam doskonale i mówię po polsku codziennie, ale zdaję sobie sprawę, że brakuje mi słownictwa. Jest to język, który zawsze uważałam za mega skomplikowany. Jak byłam dzieckiem, to nienawidziłam polskiego. Takie zgrzytanie zębami. Tak uważałam, jak byłam dzieckiem, że po prostu
Po co mi polski? No po co? W szkole zawsze mówiłam po włosku i wracałam do domu i wszystko było po polsku, bo moja rodzina jest oczywiście z Polski. I jak byłam dzieckiem, było to dla mnie wielkim problemem. Uważałam, że to był ogromnym problemem. Gramatyka polska nie jest łatwa, nie jest prosta, absolutnie nie. Fonetyka polska jeszcze mniej, szczególnie jeśli mówi się non-stop po włosku, to jest całkiem inny rodzaj dźwięków. Ale nie zdawałam sobie sprawy, jak byłam młodsza, że mówiąc w tych różnych językach, pozwoliłam moim mięśniom tutaj, gdzie tworzymy słowa i mowę, zdałam sobie sprawę z tego, że jest dużo łatwiej dla mnie mówić w różnych językach i starać się kopiować i udawać, i starać się powtarzać te same dźwięki, bo nauczyłam się różnych dźwięków, różnych phonemes, nie wiem nawet po polsku jak się mówi phoneme, i różne akcenty, różne dźwięki, różne litery, i to wszystko po prostu ćwiczyłam nieświadoma, że będzie mi to potrzebne w życiu i że będzie mi łatwiej później nauczyć się języków. I ogólnie mnie to nie szokuje. Język koreański, jest on strasznie trudny, ale zdaję sobie sprawę, że dźwięki mogą być inne i nie jestem jakby w szoku. Nie stresuję się przy tym. Powtarzam sobie, okej, więcej roboty, ale trudno. I po prostu staram się powtarzać, bo jestem już tak przyzwyczajona do tego. Ja już się nawet tym nie przejmuję, że inny język, inna fonetyka. Tak, już wiem, że to tak będzie. I uważam, że nauka języków, różnych języków i szczególnie z innych rodzin, i szczególnie z innych pochodzeń, na przykład jakby angielski, koreański, włoski, polski, to są całkiem inne języki, nie mają nic wspólnego ze sobą. I najlepsza rzecz jest być przygotowanym do trudniejszych spraw, do trudniejszych przedmiotów. Jak mój mózg spodziewa się, że będzie trudno, to jakoś to łatwiej zawsze jest. W Polsce też mieszkałam 3 lata i co rok jeżdżę, ale wiem, że mam mocny akcent, wszyscy mi to powtarzają, ale dla mnie to nie jest problemem. Też jestem w stanie mieć taką tolerancję do tego, że jak ktoś się ze mnie nabija albo uważa, że mam jakiś dziwny akcent, to dla mnie to nawet już nie jest problemem. I wiem, że to jest ciężko, bo jak uczę moich studentów po angielsku, to jest wielkim problemem, ogromnym problemem. I mówiłam o tym w jednym filmiku, oczywiście po angielsku na kanale, że akcent to nie jest taki problem. Jest to bardziej jakby dekoracją. Jest to tak jakby wskazówką, jakich języków mówi. Wow. Jakimi językami się posługujemy i jak my ogólnie mówimy w ciągu dnia, w ciągu życia. Jeśli używam język włoski od 25 lat, to będzie bardzo, bardzo trudno nie brzmieć po włosku czasami. I zdaję sobie z tego kompletnie sprawę. Są też tak zwane false friends. I nie są tylko one w angielskim, tylko są też w różnych językach. I najlepsza anegdota to jest: lubię dżymać albo spać na dywanie. Bo dywan to od włoskiego divano, to jest kanapa, sofa, tak? Ale po polsku oczywiście dywan, no to będzie carpet, tapeto. Ale dla mnie dywan to jest po prostu divano. I czasami znajomość wielu języków może być trochę takim misz-maszem. Może to mieszać trochę w głowie, ale tak naprawdę to jest tak ciekawe i tak fajne, że ja się zawsze z tego śmieję. Pour le français, j'étudie le français tous les jours, mais je ne suis pas vite. Je ne parle pas vite. Je regarde vidéo en YouTube tous les jours. C'est difficile, mais oui. I'm still not very able with my speaking skills. I'm trying lately to work more on my understanding and passive skills. And when my passive skills become a bit stronger, I will definitely put more hard work into my active skills, especially speaking, because I really want to speak French as fluently as possible. But I know it requires some work. So yeah, this was the video. Thank you again for watching. I will see you soon with a new piece of content.